Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na Zdrowym Zoncie witam Was na porannym spacerze w lasku. Jestem z pieskiem w lesie i właśnie kończę, bo sąsiadka idzie. Na tejże leśnej przechadzce chciałbym Wam powiedzieć, co się dzisiaj wydarzy. Na filmie pokażę Wam, co zrobiłem w ostatnim czasie i to, co dzisiaj zrobimy. Zrobimy z Zuzanną, zrobię sam. A mianowicie ostatnio, w zeszłym tygodniu była majóweczka. Na tej majóweczce niestety pogoda nie sprzyjała, żeby cokolwiek zdziałać więcej. Więc zrobiliśmy tyle, ile nam się udało między deszczem a deszczem. Między tym deszczem a deszczem wyrównaliśmy troszkę ten piach, który przyjechał. Zamówiłem 3 tony, bodajże 2 metry sześcienne. Zabrakło nam tego piachu, dlatego też domówiłem, co Wam teraz pokażę. Przyjechał ten piach, więc będziemy go sobie dzisiaj równać, kończyć to równanie pod kostkowanie. Przyjechała również kostka brukowa, w sensie ta płyta chodnikowa, o której już wspominałem, więc będziemy dzisiaj sobie układać również tą płytę. Kolejną sprawą jest to, że jedziemy na tartak odebrać słupki na ogrodzenie, bo odebrałem również palety, o których wspominałem, więc praktycznie rzecz biorąc cały zestaw już sprzętu, materiałów budowlanych mamy skompletowany. Czekam jeszcze na kotwy do tych słupków. Zamówiłem, one w poniedziałek mają przyjść, więc na kolejnym filmie pewnie zrobimy mały unboxing tego, co przyjechało, co zamówiłem. I w kolejny weekend będę to montował, no bo teraz niestety nie da rady, więc dzisiaj jeszcze pomalujemy sobie palety. Kilka z nich też już pomalowaliśmy z Zuzią w tą majówkę, skitraliśmy się w garażu przed deszczem i sobie malowaliśmy, natomiast nie nagrywałem tego ze względu na brzydką pogodę i w związku z tym słaby nastrój do nagrywek, więc wiedziałem, że nie uda nam się tego wszystkiego skończyć i że jeszcze Wam to wszystko pokażę na tym filmie. Dzisiejszy dzień będzie ostro roboczy. Do mnie. Ale pięknie się dzisiaj to słoneczko przebija tutaj między tymi drzewami. Już się zrobiło pięknie zielono. Chciałbym się z Wami podzielić taką ciekawostką dotyczącą mnie. A konkretnie to muszę Wam powiedzieć, że mega, ale to mega uspokaja mnie i relaksuje spacer w lesie, spacer w lasku, który mamy całe szczęście tuż za blokiem. I nie tylko w tym lasku, w każdym jednym, po prostu ta zieleń, otaczające drzewa, atmosfera leśna jest dla mnie czymś niesamowitym. Po prostu uwielbiam, kocham i nigdy z tego nie zrezygnuję. Nie mógłbym być mieszczuchem już teraz w betonowej dżungli żyć. Teraz to jak dzikus do lasu i to jest coś, co kocham. Zobaczcie, jak jest pięknie. W końcu ta ukochana wiosna do nas dotarła. Słoneczko, pogoda, chociaż nie jest za ciepło, ale już od dzisiaj temperatura rośnie, więc będzie cudownie w najbliższym czasie. A tego byłem mega spragniony. Zimowa depresjo spaduwa. Słyszycie te ptaszory? To jest coś, co ja słucham z rana każdego dnia. Miód na moje uszy. A teraz kolejna ciekawostka z moich obserwacji wynikająca. Tutaj mamy całe pole mniszków. No, między tą trawką sobie rośnie dużo mniszków mleczy, lekarskich, czy jak tam
różnie ludzie je zwią. Temat jest taki, że pokażę Wam za chwilę ujęcie, jak one się wszystkie rozwiną. I to będzie też dzisiaj. One się na noc, jak nie ma słońca, zamykają wszystkie. To jest w ogóle wow, natura jest niesamowita. Chwila przerwy od malowania, bo chciałem Wam pokazać to, co wspominałem wcześniej na temat mniszków czy mleczy. Podobno są dwie różne rośliny, ale mi się wydaje, że nie. Patrzcie na to. Było tutaj tylko zielono. Pięknie, prawda? Odebrać słupki. Sytuacja wygląda następująco. Przystępujemy do malowania. Tutaj są paletki, które są do pomalowania. Tutaj mamy palety, które już z Zuzią pomalowaliśmy. I słupki, które dzisiaj przywiozłem. Także do roboty. Czas start. Trzeba się wziąć trochę za robotę i popracować. Także popatrzcie sobie, jak mi to idzie. Nie zamierzam ich szlifować, bo to będzie taki płot ćwiczebny, jak mi to wyjdzie i spełni swoją funkcję wizualną przede wszystkim. Bo później zrobię taki podobny, ale taki na wypasie. Także tutaj jest wersja budżetowa, jeżeli będzie się nam to podobało, to w przyszłości powstanie wersja ostateczna. Także do roboty. Elo, generalnie tak, przede mną ostatni słupek, ale nie mówiłem Wam, czym ja maluję te słupki i w ogóle jaki to jest kolor, także jest to drewnochrom, impregnat, ekstra. Takie coś. Tym jest to ciemny orzech, jest bardzo ładny, taki jaki chciałem, więc będziemy mieć taki fajny płot w tym oto kolorze. Jeżeli chodzi o robotę, no to jedna paleta za mną i wszystkie słupki, także no idzie to jak idzie. Jak to mówimy, krew z nosa. A może ja się wcale nie śpieszę, bo to ma trochę radości sprawiać taka praca, nie? Także na spokojnie wszystko. Ruszamy z drugą. Zobaczcie, kto przyjechał. Zobaczcie, kto przyjechał. Strzela wkrętarką do mnie. Koniec malowania na dzisiaj. Dwie palety pomalowane. Niech sobie schnie. I słupki oczywiście. Jedziemy na działkę walczyć. Działać. Trochę wieje, ale to nic. Witajcie prosto z działki. Przerwa na małe jedzonko. Między pracą a pracą trzeba się pożywić.
Uśmiech. Zupa pomidorowa to ulubiona zupa Zuzanny. I ta zupa to jest zupa, która najlepiej jej wychodzi, jest przesmaczna. No tym razem akurat nie jemy jej wykonania, tylko restauracyjną, ale też jest spoko. W sumie ta restauracyjna może jest lepsza? Nie jest lepsza, żartuję sobie. Dobra, dojechaliśmy na działkę. Zajmiemy się teraz układaniem płyt betonowych, które przyjechały ostatnio. Służą nam teraz za stół w tym momencie. Jesteśmy z pieskiem. No i trzeba zrobić robotę, bo w tym tygodniu już przyjedzie domek narzędziowy tutaj. Zaczną chłopaki składać, więc bierzemy się do roboty. A co my tu mamy jeszcze do tej zupki? O proszę, kurka rurka. Makaronik z brokułem. Kozak. Pierwsza płyta położona. Także jeszcze tylko 375. Super. Cyk, cyk, cyk. Poziomnica tutaj jest niewskazana. Lepiej, żebyście nie widzieli tego poziomu, bo masakra. Nie, no nie jest źle. Jeszcze będzie zagęszczarką zrobione, ale jak na pierwszą taką robotę w życiu, to jest całkiem nieźle. Jedna paleta z nami. Patrzcie, o, Zuzanna tam bledka goni, bo to jak zwykle ucieka. No i właśnie, między innymi dlatego ten frant będę chciał zrobić jak najprędzej, żeby ten pies nie uciekał. Tak to wygląda. Z odległości. Z odległości całkiem nieźle. Hej, jak widzicie, mam operatora. Nie no, a tak serio, to skończyliśmy pracę na dzisiaj. Już wieczór nastał, zimno się zrobiło, słońce prawie że zaszło. No i zmęczyliśmy się już, kurczę, zrobiliśmy ze 20 metrów kwadratowych, także z 1/3 prac za nami i jedziemy do domu. Resztę dogramy jutro, jutro też jest dzień, jutro jest niedziela. Niedziela wolna od pracy, więc można popracować. Także do zobaczenia za chwilę, a za chwilę będzie jutro. Hej! Hej, witam Was kolejnego dnia. Witam Was w garażu przy paletach, ponieważ z rana zajmę się właśnie malowaniem tych palet, ponieważ po 12 jedziemy do szwagra na urodziny. Także Bartek, najlepszego. Będziemy. Jeszcze dzisiaj zobaczysz ten film, mam nadzieję, wieczorem. Także no, popołudniem zajmiemy się płytowaniem dalej i szykowaniem tego pola pod domek narzędziowy, a na ten moment malowanko. Taka krótka aktualizacja, bo nie będę Was zamęczał tym malowaniem. Już widzieliście w filmie, jak mi to idzie, także działam dalej. Hej! Siema, siema! Witam Was w nowej odsłonie. Odsłonie chłopcia bez brody. No trochę musiałem się ogarnąć na te szwagrowe urodziny, także wyglądam ciut inaczej kilka godzin później. Mała aktualizacja tego, co zobaczycie w dzisiejszym filmie, a mianowicie w dzisiejszym filmie nie zobaczycie już nic, ponieważ ciąg dalszy prac nastąpi w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogasku. Na ten moment chciałbym się z Wami podzielić, dlaczego podjąłem taką decyzję, a mianowicie wczoraj ze względu na dużą pracę, jaką włożyła Zuzanna, dopadł ją taki migrenowy, hardkorowy ból. Bidulka dobre pół godziny płakała z bólu, dopóki tabletki nie zaczęły działać, więc mieliśmy
taką trudną przeprawę wieczorną, bolesną przeprawę wieczorną, tak bym to ujął. Całe szczęście wszystko przeszło i już jej ten ból nie doskwiera. Także na ten moment wygląda to tak, że dzisiaj odpuszczamy. Mnie zresztą też bardzo plecy bolą. Ruszyłem takie mięśnie, które na co dzień nie pracują. Wiadomo, jak człowiek nie ćwiczy, a bierze się za fizyczną robotę, jakiej się nie robi na co dzień, no to tak to później wygląda, że się cierpi. Także dzisiaj sobie odpoczywamy, nie są pracą człowiek żyje. Może jeszcze bym pojechał dzisiaj na tą działkę popracować, ale też jest późna godzina już, bo się nam przeciągnęła ta wizytacja u szwagra. Posiedzieliśmy dłużej niż było w planach. Jest już godzina 17 i dopiero wróciliśmy do domu przed chwilą, wyszliśmy z Blecią na spacerek. Właśnie jesteśmy w lesie, więc chill, relaks. Po tym jedzonku, po tych wszystkich dobrych, pysznych rzeczach, które dzisiaj mieliśmy przyjemność skosztować, a nawet obeżreć się jak świnka. Jak świnka obżarłem się normalnie tak, że masakra, i nie tylko ja chyba. Także było dobrze, smacznie, miło i przyjemnie. Więc na dzisiaj kończymy sobie spacerem w lesie. My jeszcze z Zuzią dzisiaj troszkę skoczymy na rowerek, żeby spalić parę kalorii i trochę się zrelaksować, no bo faktycznie jest piękna pogoda, a nie samą pracą człowiek żyje. Płyty nie zając nie uciekną. Jak leżą, tak nikt ich stamtąd nie ruszy, bo by mu się nie chciało. Uwierzcie mi, że nie chciałby mu się. Wczoraj 2 tony przerzuciliśmy. Jedną paletę to jest 2 tony płyt chodnikowych, także dużo i niedużo, ale dla nas, laików fizycznej pracy, takiej fizycznej pracy, to było naprawdę bardzo dużo. Na ten moment chciałbym Was pożegnać, zaprosić na kolejny film, w którym będę kończył tę pracę i być może coś jeszcze ciekawego się wydarzy. Także dajcie łapę w górę, jak Wam się podobało. Dajcie łapę w górę dla Zuzanny, która wykonała kawał dobrej roboty i cierpiała wczoraj z tego względu, ale no, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy już. No, chciała pomóc, przecież nie to, żebym ją wykorzystywał. A więc zostawcie łapę w górę. Jak się nie podobało, to zostawcie łapę w dół. I tyle. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby mnie zachęcić do działania. I co? Pozdro 600, hej!